nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech, znaczy mi, może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy róż, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasu, gdy kochałaś pierwszy raz. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Wiesz, pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłeś już, pod ten balkon pełen pnących róż, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, nowej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasu, gdy kochałaś pierwszy. Dzień dobry. Jestem Amelia i chodzę do klasy 8B. Mam na imię Małgorzata, jestem z klasy 8A. Piosenką Lubię wracać tam, gdzie byłem, z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, w wykonaniu Zosi z klasy 8A, rozpoczęliśmy część artystyczną obchodów stulecia naszej szkoły. Przybliżymy Państwu życie szkoły, ale trochę z innej, mniej oficjalnej strony. Czas między opowieściami o trudnym życiu szkolnym umilą Państwu piosenki towarzyszące uczniom w minionych latach. Na początek poznajmy Milka. Był raz sobie pewien Emil, przez kolegów zwany Milkiem, największy łgasz na ziemi. Poznacie go za chwilkę, ale najpierw Wam o nim opowiemy. Milek chodzi do klasy 2A razem z Szymonem, Anią, Łucją, Julią, Leną i Hubertem.
Ciągle góra przez U zwykłe. Hak pisałem przez CH. I już trzeba było ćwiczeń. Nim od trzech odjąłem dwa. Więc z konieczności rzuciwszy wszystko, musiałem w końcu zostać artystą. Był raz sobie pewien L, przez kolegów zwanym Milkiem, największy łgarz na ziemi. Poznacie go za chwilkę, ale najpierw wam o nim opowiemy. Było to w grudniu, przed świętami. W środę kazała nam pani w domu choinkę narysować. Na piątek miała być gotowa, bo w piątki pani lubi stawiać piątki. Bardzo ładna, Zosiu, jaka kolorowa, a u Jarka tyle prezentów. A ty, Milku, nie masz rysunku? No, nie mam. A mogę wiedzieć czemu? No bo stało się coś strasznego. A mogę wiedzieć co? No, gdy szedłem ze szkoły w środę, to na rogu za tym dużym ogrodem nagle napadły na mnie dwie szwedki i zabrały mi wszystkie kredki. Szwedki? Szwedki. Po co szwedkom twoje kredki? No, mówiły, że poranne niedźwiedzie muszą co dzień zjeść po obiedzie szkolnych kredek pudełko całe. Chodzi o to, że one są białe. Te dwie szwedki? Nie, te niedźwiedzie, lecz gdy się eksperyment powiedzie, to po roku kuracji kredkowej mi się będą niebieskie i różowe. Ale w Szwecji zabrakło kredek, bo w tygodniu szwedzki nie 7 dni jest, tylko 39. Wpadł więc na pomysł szwedzki parlament, żeby każdą niedźwiedzią mamę oraz tatę i wszystkich niedźwiadki kolorowym karmić obiadkiem. Rzecz w tym, że na skutek karmienia zacznie ich futro kolor zmieniać. Będą lepiej widoczne na śniegu, więc policzyć je się da, a biegun będzie ładniej wyglądał w kolorach. Chyba jestem dzisiaj trochę chora. Muszę zaraz doktora odwiedzić. Bo od tych kolorowych niedźwiedzi dziwnie mi się w głowie kręci. Mamy wolne! Lecz nikt nie miał chęci z tego cieszyć się razem z Emilem. Jesteś zwykły kłamczuch i tyle! Gdzie to się taki łobuz uchował? Chyba nie w naszej szkole. Nie, u nas są same grzeczne dzieci. O właśnie, wchodzą na scenę rozśpiewane pierwszoklasistki. W ich wykonaniu usłyszymy piosenkę z repertuaru Heleny Grosówny. Ach, jak przyjemnie, z 1935 roku. Przed państwem Kasia, Lucja, Zosia, Wiktoria, Zosia, Lena i Ola z klasy pierwszej A. Teraz przyjdzie tu.
naszym zdolnym młodym gwiazdom. Teraz sprawdzimy, czego nauczyła się w tym roku grupa uczniów z klasy 2B. W tańcu hiszpańskim zobaczymy Weronikę, Maję, Amelię, Maję, Julię, Maję, Marię i Dawida. Taniec. Czas na piosenkę z lat 50. Magda, Lena i Hania zaśpiewają przebój chóru Czejanda pod tytułem Na prawo most, na lewo most. Prosimy. Moje miasto, które mnie zaciera.
Warszawie najmilszych z gwiazd. Przyznam się, że nie znałam tej piosenki. Ja też nie. Czekaj, do szkoły właśnie przyjechał reporter z Warszawy. Ciekawe, czego szuka w naszej szkole. Sprawdźmy, jak mu udał się reportaż. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w jednej z najpiękniej położonych polskich szkół. Za chwilę porozmawiam z uczniami. Opowiedzą nam, jakie są ich wrażenia po pierwszym miesiącu nauki. Dowiemy się, być może, jakie mają plany na przyszłość. Ale oto zbliża się jakiś chłopiec. Przepraszam, jak ci się podoba w szkole? Siema, ziomalu. Spoko, spoko, buda. Jak nastroje po pierwszym miesiącu nauki? Luzik, tylko niektóre laski trochę dziwaczne. Brzuchy na wierzchu, włosy pomalowane, ogromne pazury. A nauczyciele? A co tam będę ściemniał? Się pożyje, się zobaczy. Nie będę wymiękał, co nie, gościu? Dziękuję za wypowiedź. Cóż, szanowni państwo, dzisiejsza młodzież posługuje się bardzo malowniczym językiem. Może porozmawiam z tą oto uczennicą? Halo, młoda damo, jak ci się podoba w szkole? Co ci się ostatnio przydarzyło? Ach, proszę pana, i za co ja dostałam jedynkę? Za logiczne myślenie? Za dobre wychowanie? Za kulturę literacką? Miałam wskazać na mapie pieniny. Gdzie mogą być pieniny? Jasne, że gdzie się może pieni, czyli nad Bałtykiem. Czyż to nielogiczne? Ostatnie pytanie dotyczyło literatury. Zapytano mnie, jaki tytuł nosi nasza epopeja narodowa. Odpowiedziałam, że pan Mateusz. Ach, Mateusz, Tadeusz, różnica minimalna tylko. No i za co ta jedynka? Niech pan powie, za co ta jedynka? Porozmawiamy teraz z jednym z pracowników szkoły. Jest z nami pani Woźna. Proszę nam powiedzieć, jak zachowują się dzieci po wakacjach? W czasie wakacji szkoła została gruntownie wysprzątana. Podłogi wypastowane, okna wymyte, trawinki równo przykoszone. Było miło i cicho. A teraz się zaczęło! 800 butów będzie deptało, tupało, nosiło błoto. 800 rąk będzie rzucało papierki po chipsach. Panie, szkoda gadać! Zobaczymy teraz, jak pracę rozpoczyna młody nauczyciel. Puk, puk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pana dyrektora. Pan dyrektor jest chwilowo zajęty. Proszę zaczekać. Rozumiem. Panie dyrektorze, nowa nauczycielka przyszła. Nauczyciel? Prosić. A, witam panią serdecznie. Proszę usiąść. A więc chce pani wstąpić w szeregi nauczycieli? Tak, chciałabym nieść kaganek oświaty. Tak, tak, tak. Misja z domieszku wizji. A zatem trzeba, by pani poznała fundamenty zawodu. Pani Ewo, proszę przynieść tę niebieską teczkę. Białą, no może jeszcze te dwie zielone. Ach, co pani będzie tak chodzić? Proszę przynieść całą dokumentację. Tak, no cóż, aby poznać arkana zawodu, musi koleżanka zapoznać się z dokumentami. Statut szkoły. Regulamin Rady Pedagogicznej, wewnątrzszkolny system oceniania, katalog praw i obowiązków ucznia, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, regulamin komisji socjalnej, a resztę w późniejszym terminie. Stawiamy także duży nacisk na pracę twórczą,
będzie koleżanka musiała sporządzić plan pracy wychowawczej, plan wynikowy, kryteria oceniania, wypełniać dziennik, pamiętać o dyżurach, uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami, kontaktować się z panią psycholog. Aż tyle na jednego młodego człowieka? A gdzie znajdę czas na pracę z uczniem? Życzę powodzenia i do zobaczenia. Pani Ewo, czy jest jeszcze jakiś ochotnik? Nie, wszystkich wymiotło. No cóż, taką mamy szkołę. Do widzenia. A pan nie do pana dyrektora? Podziękuję, wiem, co miałem wiedzieć. A oto skrót tego, co zaobserwowałem w naszej szkole. W czasie przerwy nauczyciele na dyżurach często czuli się jak w zoo. Jedni uczniowie rżeli i biegali jak konie wyścigowe. Inni wyli do księżyca. Nauczyciele mieli miny jak gradowe chmury i nieraz grzmieli donośnym głosem, uginając swój pedagogiczny kręgosłup pod brzemieniem dokumentacji. Dziewczynki potrafiły się kłócić niemal o wszystko jak sroki. Inni stroszyli swe piórka, niczym koguciki na podwórku, prezentując najnowszą modę z TikToka oraz rozmiar i kolor tipsów na paznokciach. A dyrekcja ze stoickim spokojem próbowała opanować ten chaos, konsekwentnie wdrażając wszystkich do wspólnej pracy. Cóż, taka jest dzisiejsza szkoła. Scenkę przedstawili uczniowie z klasy 4 B. Aniela, Martyna, Maria, Anita, Maria, Franek i Miłosz. Jak ja chciałabym, żeby było już lato. No coś ty, przecież jeszcze mamy wiosnę. A może chociaż posłuchamy piosenki o lecie? Dobrze. Antosia z klasy 3 B zaśpiewa piosenkę Lato, lato czeka z filmu Szatan z 7 klasy. A, to w takim razie zapraszamy Antosię i towarzyszący i chór. Thank you.
zrób. Do widzenia wam, canto cantare. Widziałaś? Jakieś dzieci poszły do prezesa z kwiatami. Nie wiesz po co? Nie mam pojęcia. Ja też nie, ale wiem, kto nam to wyjaśni. Lidka, Klaudia, Maciek i Dominik z klasy 5A. Posłuchajmy, o co chodzi. Panie prezesie, delegacja przyszła. A niech to wszystko diabli, pewnie znowu jakieś pretensje, zażalenia. Skądże? Proszę się nie denerwować. Całe naręcze kwiatów przynieśli. Kwiatów? Może oni jacyś chorzy, bo jak długo istnieje nasze przedsiębiorstwo remontowo-budowlane, nikt z kwiatami nie przyszedł. Z kwiatami pani powiada? Z kwiatami, panie prezesie, z kwiatami. No to niech pani prosi. Niech nam żyje przedsiębiorstwo remontowo-budowlane, ze wszystkich przedsiębiorstw najbardziej kochane. Dziękujemy wam za remont, ukochani remontowcy. Wszyscy z 5A, uczniowie, dziewczynki i chłopcy. Proszę, tu jest laurka. I kwiaty dla naszej ukochanej załogi. Dziękuję wam, dzieci. Nieczęsto dostajemy takie dowody uznania. A z której szkoły jesteście? Bo my dużo szkół remontujemy. My jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 2 imienia Mikołaja Kopernika w Łapach. Cała klasa przysłała nas, aby podziękować. Jak wróciliśmy z wakacji i zobaczyliśmy szkołę, to tak się ucieszyliśmy jak nigdy. Skakaliśmy z radości. A jak nasz dyrektor przyszedł i spojrzał, to słowa nie mógł wymówić, tylko kiwał głową. Aż tak się wzruszył? A bo ja wiem, z dorosłymi to nigdy nie wiadomo, ale my to bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. No widzicie, dzieci, my z myślą o was nie szczędzimy sił dla młodego pokolenia, żebyście mieli jak najlepsze warunki życia i nauki. A teraz wracajcie na lekcje. Panie prezesie, ale lekcji nie ma! Jeszcze z miesiąc nie będzie, tak żeście wszystko pięknie rozwalili. I już wszystko jasne. Tak. A zamiast kwiatka w nagrodę proponujemy piosenkę. Jedziemy autostopem z repertuaru Karin Stanek w wykonaniu Lidki z klasy 5A oraz towarzyszącego jej chóru. Zapraszamy! Jestem. Aleksandra. Jestem, pani profesor.
szkoda. Kotka mi dociła dwa pociągi. Czy to już koniec? Czy to nie za mało? Myśmy się też dziwili. Poprzednio miało je pięć. Dosyć! Druga! Proszę! I swoją pracę przeczyta... Belsa. Ja mówię, że sama przeczytała. Dobrze, przyjęć zeszyt. To wypracowanie jest nawet dobrze napisane. Kto je napisał? Twoja matka czy twój ojciec? Nie wiem, proszę pani. Już byłam! No to dla matki, no pójdę szóstka, a dać mnie pała. Siadę! Kto jeszcze? Chce przeczytać, co napisał? Ja, proszę pani, ja! Ty? Ciebie mam już powyżej uszu! Chciałabym, żeby pan był przez tydzień. Już ja bym cię nauczyła. Ale się dzisiaj jeszcze nic złego nie zrobiłem. A zresztą, dobrze, proszę pani. Porozmawiam o tym z moją tatą. Może się zgodzi. No tego już naprawdę dosyć. Lizus, przeczytaj swoją pracę domową. Niech się trochę odpręczę. Dobrze, proszę pani. Czytam. Chciałabym bardzo mieć własne zwierzę, ale mama na szczęście nie chce się zgodzić. Ale gdyby się na nie zgodziła, to by była złoteńka. Byłaby ona nie tylko moim ulubionym zwierzakiem, ale i pani. Spełniłaby nasze wszystkie marzenia i bylibyśmy wtedy bardzo, ale to bardzo szczęśliwi. Piękny, szóstka. Powinniście mieć przykład stoi. Siadaj. Zapisujemy te materiały. Nasze zwierzęta domowe. Ja mam psa, chodnika. My mamy belarka. U ciaci jest akwarium zębka. A my mamy kurczaczki w zamrażarce. Lekcji biologii przenieśmy się na krótko na lekcję matematyki. Nauczyciel, jak to zwykle na początku lekcji bywa, sprawdza obecność i... W klasie jest was czworo, jednego dzisiaj nie ma. To i u was jest? Czekajcie, już są wszyscy. Łopus, dlaczego spóźniłeś się na lekcję? Bo ja wszedłem do szkoły, to napadł na mnie uzbrojony bandyta. O Boże, ci się stało? Owszem, zabrał mi zeszyt. Dość mi fantazji. Siadaj, masz spóźnienie. Dlaczego nie siadasz? Bo tata wieczorem podpisał pierniczek. Zobaczymy. To będzie jutro. Jak ci mówisz uwagę? Siadaj. To oczywiście kolejny żart z życia naszej szkoły. Thank you.
Państwo, raz jeszcze dziękujemy wszystkim za przybycie, miłe słowa, życzenia następnych 100 lat. W imieniu całej społeczności szkolnej chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem, wsparciem duchowym lub materialnym przyczyniły się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Gorące słowa pozwólcie Państwo, że skieruję do pani Alicji Cygajewskiej, wicedyrektor szkoły, która włożyła wiele serca i czasu w przygotowanie dzisiejszej uroczystości, wydanie pamiątkowego albumu. Dziękuję również członkom Stowarzyszenia Ławca Dwójka, które wspiera działania i pozostało w funduszu na wydanie tej właśnie książki. Dziękuję również naszym absolwentom. To dzięki waszym wkładom powstał album dokumentujący dzieje placówki. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować panu Jerzemu Marańczukowi, który włożył wiele serca i czas przygotowania naszej publikacji. Dziękujemy pasjonatom historii, którzy zechcieli się z nami podzielić historiami, fotografiami i dokumentami. Z całego serca im dziękujemy. Tych osób naprawdę było wiele. Czas już teraz zmienić, ale myślę, że do szkołach internetowych szkoły opublikujemy. Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym za ich ogromny wkład pracy, przygotowanie i przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w dzisiejszych obchodach, a szczególnie tym, którzy przed chwilą przed Państwem wystąpili. Tak więc jeszcze raz myślę, że duże, ogromne brawa dla naszych artystów, które są które trzeba. Państwa na obiad, a później do zwiedzania jeszcze szkoły pamiątkowych wystaw.